tak na gorąco wnioski po tym meczu? Co może pan powiedzieć? Ten początek nie był taki obiecujący spotkania. No jesteśmy w kolejnym tygodniu okresu przygotowawczego. To nie jest okres startowy, więc na pewno w każdym meczu będą wychodzić różnego typu błędy, czy w ustawieniu, czy w zgraniu. Każdy mecz, każdy tydzień pracy przybliża nas do tego ustawienia wyjściowego. No dzisiaj z racji tego, że graliśmy z drużyną bądź co bądź trzecioligową, jedną z, no, z najlepszych chyba w trzeciej lidze tutaj na południowym wschodzie, bo przypomnę, że Granat aspiruje do walki o awans do drugiej ligi i podejrzewam, że za rok ta drużyna w następnym sezonie już będzie grała w drugiej lidze, być może. Natomiast powiem tak, że dałem też pograć troszeczkę młodzieży dzisiaj. Nie ukrywam, że w drugiej połowie, czy obecność Kuby Kosiarczyka, czy młodego Jabłońskiego juniora, czy Kamila Wolskiego, czy innych chłopaków, była spowodowana tym, że chciałem ich zobaczyć jeszcze, no bo ciężko będzie grać jakimś eksperymentalnym składem z takimi rywalami jak Górnik Łęczna, czy Kolejarz Stróże, tak? To są różne pierwszoligowe, a więc tam poza tym no, za tydzień gramy z Górnikiem Łęczna, będzie 2 tygodnie do ligi, no tutaj już będzie trzeba powoli się przymierzać do takiego optymalnego ustawienia. Dla mnie każdy sparing jest fotografią dyspozycji psychofizycznej każdego z tych chłopaków, no i widać, że niektórzy jeszcze odczuwają i niektórzy być może jeszcze przez jakiś czas będą odczuwać skutki pracy, jaką wykonaliśmy w styczniu, a przede wszystkim na obozie w Zamościu, bo chłopcy naprawdę zrobili świetną pracę, bez żadnej kontuzji obyło się, poza urazem, z którym się borykał od początku roku Dawid Ptaszyński, praktycznie mamy zespół wyzerowany. Szkoda, że w tym meczu nie mogli zagrać Mateusz Broś, który tam odczuwał lekkie bóle w przywodzicielach i wydaje mi się, że tutaj sprawy sztucznej nawierzchni i przebywania w tak dużej ilości godzin na twardych nawierzchniach to było powodem. No i mamy chorego Damiana Jaronia, który mam nadzieję, że szybko do nas wróci. Co mogę powiedzieć jeszcze po tym meczu? Strzeliliśmy bramkę na 3-1, kontrolujemy grę, mamy dwie kolejne sytuacje, żeby, jak się to kolokwialnie mówi, dobić rywali, a tutaj w zupełnie niegroźnej sytuacji młody Kubuś zagrywa piłkę do napastnika Granatu, który jednym podaniem uruchamia drugiego kolegę swojego, no i sytuacja sam na sam bramka. No, na poziomie drugiej ligi jest to niespotykane, tak? No, ale to jest sparing. Rozmawiałem z Kubą zaraz po meczu, wytłumaczyłem mu, że mógłby mieć bardzo ciężki powrót do szatni, gdyby to był mecz ligowy i gdyby ta bramka rzutowała na wynik całego meczu, no, ale dobrze, że to się stało w sparingu. Także no jeszcze wiele pracy, jeżeli chodzi o dynamikę, jeżeli chodzi o podtrzymanie takich cech związanych z tak zwaną świeżością. No tutaj jeszcze jej troszeczkę brakuje, aczkolwiek już tutaj było widać w paru momentach, że chłopcy nam wracają z dalekiej podróży, niektórzy jeszcze będą musieli chwilę poczekać, ale jestem naprawdę zadowolony, że przywozimy każdego zawodnika, który tu przyjechał, zdrowego, no i gdzieś tam ta psychologia prowadzenia tego zespołu no podpowiada, że no każdy wynik, nawet wygrana z trzecioligową drużyną, gdzieś tam buduje fajną atmosferę. Jak teraz będą wyglądały przygotowania? Czy już ten najcięższy etap jest już za nami? Tak, oczywiście. Myśmy go skończyli ostatnim dniem obozowym, czyli sparingiem z hetmanem Zamość. Weszliśmy już troszeczkę na inne obroty, mniejsza ilość zajęć, mniejsza intensywność, znaczy intensywność może większa albo no nie mniejsza, natomiast no objętość jest zdecydowanie mniejsza, treningi są krótsze, mają zupełnie inny charakter, gramy, już profilujemy sobie w grach i w ćwiczeniach taktycznych strategię gry zarówno w obronie, jak i w ataku, także przejścia z obrony do ataku, czy z ataku do obrony, to jest dla nas najważniejsze. Nie zamknęliśmy jeszcze kadry, co podkreślam z całą stanowczością, absolutnie jeszcze mamy furtkę. Przeglądaliśmy bardzo wiele kandydatur, wielu chłopców tutaj do nas przyjechało, żeby się sprawdzić. Natomiast ja nie ukrywam, że jestem bardzo wybredny i doświadczenie podpowiada mi, że oprócz umiejętności piłkarskich tutaj muszą trafić zawodnicy z odpowiednią motywacją wewnętrzną, zawodnicy z filmu Moneyball. No, kiedyś był taki film, który wręcz przeszedł do klasyki. Zawodnicy, którzy gdzieś tam mają do siebie jakieś żale, że nie wykorzystali swojej szansy w ekstraklasie czy w pierwszej lidze, a są na tyle młodzi, że rokują, że w najbliższym czasie ta drużyna będzie ciągle robiła progresję i
takich zawodników szukamy, także mamy jeszcze kilka, że tak powiem, nazwisk gdzieś tam wiszących w powietrzu. Musimy poczekać na rozwiązania tych chłopaków z danymi klubami, na rozwiązania kontraktów, no, trzeba być po prostu tutaj cierpliwy. 2-3 dni nas nie zbawi, a możemy zyskać naprawdę jednego bądź dwóch chłopców naprawdę fajnych do tej drużyny, pasujących. No i nie wykluczamy też wątku zagranicznego, bo no ciężko, jak się okazuje, tutaj kolokwialnie powiem, wyrwać jakiegoś chłopaka zdolnego ze środowiska, z tej ściany wschodniej, no bo próbowaliśmy młodego Kazubskiego, dostaliśmy jakąś dziwną odmowę, dla mnie w ogóle niespotykana rzecz, pierwszy raz jakiś klub nie puścił chłopaka swojego do klasy wyższej, nawet na testy. Tu nie chodzi od testów do podpisania kontraktu, jest bardzo daleka droga. Można było to załatwić w zupełnie inny sposób, natomiast no, myślę, że no, brak profesjonalizmu tutaj zdecydowanie uderza w tym działaniu. Natomiast nie ukrywam, że jestem bardzo za tym, żeby Konrad Gąsiorowski tutaj z nami był. Natomiast no, też umówmy się, jest to w przypadku Konrada melodia przyszłości, natomiast fajnie byłoby, żeby już tej piłki seniorskiej Konrad próbował. Jak wygląda sytuacja z kontuzjowanymi? Damian Faliszewicz, Igor Migalewski, Patryk Czułowski? No Patryk Czułowski, to temat jest, można powiedzieć, zamknięty, jeżeli chodzi o niego, bo szansę na grę miałby prawie żadną po długiej kontuzji, właściwie drugi raz tej samej. Doszliśmy do wniosku, że najpierw musi być zdrowy, żeby cokolwiek można było powiedzieć o przyszłości Patryka. Wydaje mi się, że wypożyczenie do jakiegoś klubu trzecioligowego, mówię jakiegoś, bo no nie wiem, gdzie trafi, może to być Lublinianka, może to być jakiś inny zespół tutaj z regionu, natomiast Igor wraca nam za kilka dni, na pewno będzie jakiś zanik mięśnia po tym, bo miał pękniętą kość, ale przy jego charakterze i widząc, jak się ostatnio prezentował po powrocie z Ukrainy, no wygląda też obiecująco i też będzie chciał powalczyć o to, Igor, żeby no od lipca, od 1 lipca w dalszym ciągu być zawodnikiem no minimum drugoligowego Motoru Lublin. Także też no przydałby się tutaj, bo stopień rywalizacji w każdej formacji musi być duży, żeby odpowiednio zapewnił nam odpowiedni poziom i zapewnił nam odpowiedni no jakby stopień rywalizacji, jakby przekłada się na to, co robimy, na wynik i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj nie mamy problemów. Mateusz Broś wraca nam po poniedzieli do treningów i także tutaj na Łęczną, jeżeli się nic nie wydarzy, będzie brany pod uwagę, a być może, tak jak powiedziałem wcześniej, z Górnikiem Łęczna zagra przynajmniej jeden nowy zawodnik.